Dzień dobry wszystkim. Ta przerwa jest dla nas bardzo specyficzna, ponieważ myślę, że jesteśmy jedynym takim zespołem, który jest w sytuacji takiej, że dzisiaj jest jedyny trening ostatnich dwóch tygodniach, w którym możemy pracować nad drużyną, nad jedenastką, która ma wyjść na boisko na mecz w Szczecinie, bo dopiero co wrócili do nas zawodnicy z reprezentacji, wrócili dwa dni temu, niektórzy zagrali swoje mecze po 90 minut lub trochę krócej, więc trzeba było ich najpierw zregenerować i dzisiaj jest ten jeden trening, którym trzeba będzie też przed dzień meczu popracować też nad stricte taktyką na ten mecz z Pogonią. Jest to specyfika, jest to na pewno utrudnienie, więc nie ma też co na tym plakać. Trzeba się po prostu do tego dostosować, wyjść z tej sytuacji, wyciągnąć z tego maksa. Jesteśmy to w stanie zrobić, ponieważ też od jakiegoś czasu pracujemy ze sobą, więc nie jest to tak, że wszystko nam brakuje czasu. To, co jest pozytywne w tej przerwie, to jest to, że powiedzmy to, że nie zagraliśmy poprzedni weekend meczu ligowego, to dzięki temu jeden czy drugi zawodnik, na przykład Antolić, mógł po prostu być brany pod uwagę na ten mecz ligowy, bo na pewno nie zdążyłby się wykurować na mecz, gdyby on był rozegrany poprzedni weekend. A ta przerwa na kadrę wymusi jakieś zmiany? Bo tak myślę o Karbowniku, który ewentualnie zagrał trzy mecze w kadrze, bo pozostali, którzy też pojechali, to z różnym skutkiem. No tak, Michał na pewno jest najbardziej obciążony zawodnikiem, jeżeli chodzi o ilość minut i meczów rozegranych w tej przerwie. W ogóle to też jest młody zawodnik, który jakby sporo meczu rozegrał już w ogóle, więc trzeba będzie to też brać pod uwagę, ale na pewno też będzie do naszej dyspozycji i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu, czy przy ewentualnym wyjściu z ławki. Jeszcze tylko krótkie pytanie, bo pojawiają się takie małe rozpraszacze. Super Express pisze, że informuje, że 5 milionów euro za Karbownika. Tujcy, że nie zgoda, skądś ofertę ma z tamtych regionów. To gdzieś może wpływać na formę, właśnie rozpraszać przed tą końcówką, czy nie? Pierwsze słyszę, a jakby mnie na pewno nie rozprasza. Jakby uważam też, że to są normalne rzeczy, które się zawsze dzieją wokół drużyny, tym bardziej wokół Legii. Jakby nie ma to prawa w jakiś sposób negatywnie czy pozytywnie wpływać na zawodników. Mamy być skupieni na naszym zadaniu, na naszej robocie, na tym, że po prostu czeka nas otwarcie drugiej rundy sezonu zasadniczego i po prostu trudny przeciwnik, zespół, z którym przegraliśmy już w tym sezonie i z którym trzeba po prostu zagrać jak najlepiej się potrafi, żeby po prostu też oczekiwać pozytywnego rezultatu. Witam panie trenerze, Mateusz Gien za program Pierwszy Polskiego Radia. Wspomniał już pan co nieco o Pogoni. 21 lipca przegraliście z nimi u siebie 1-2. Wtedy też ostatniego gola w barwach Legii strzelił Sandro Kulenowicz. Sporo się zmieniło od tego czasu, ale drużyna przeszła dużą metamorfozę pana zdaniem od tego czasu. No i pytanie, duże rachunki do wyrównania właśnie z Pogonią? Na pewno to jest jeszcze raz trudny rywal, dobrze grająca drużyna, trener, który można powiedzieć o niewielu trenerach zagranicznych można powiedzieć tak, z taką pewnością, że wniósł jakość i coś dał przede wszystkim Pogoni, a tym samym też w Ekstraklasie jest to po prostu
dobrze funkcjonujący i grający zespół. Nie podchodzimy do tego w ten sposób, że mamy się za coś zrewanżować. Po prostu to też jest jakby faktem, że przegraliśmy poprzednie starcie, a nawet dwa z Pogonią, więc samo w sobie jest to okazja na rewanż, ale największą motywacją na pewno jest możliwość zagrania dobrego spotkania, możliwość po prostu pokazania się z jak najlepszej strony i wygrania tego meczu, a to też jest jakby odpowiedź na tą, czy drużyna przeżyła metamorfozę, czy nie. Po prostu drużyna musi cały czas dbać o to i każda jednostka w tej drużynie, żeby po prostu być z meczu na mecz lepszy. Nie jest to możliwe w teorii i praktyce, bo wiadomo, że w idealnym świecie tylko można zagrać każdy mecz o ciut lepiej, ale na pewno można włożyć starania w to, żeby po prostu tak robić. I to jest jedynie co nam powinno przeświadczać. Sygnalizowałem to przed ostatnim meczem, ale już jest pan rekordzistą za kadencji Dariusza Mieluskiego, jeśli chodzi o staż trenerski. Przebił pan Ricardo Sapinto. Czas szybko płynie, czuje się pan jakoś, nie wiem, szczególnie ze względu na to, że pan tak długo wytrzymał, no i ślubowanie rekordu teraz czas rozpocząć. No myślę, że absolutnie trzeba podkreślić fakt, że nie jest to jakąś wielką sztuką przetrwać dłużej niż inni przetrwali. Jakby to będzie odpowiedź. To na koniec jeszcze sytuacja zdrowotna. Coś tutaj powinniśmy wiedzieć? Ktoś, jakiś uraz, ktoś nie zagra? Jak sytuacja zdrowotna przed meczem z Pogonią? Powiedziałbym bardzo dobra, bo nie mamy problemów nowych. Tylko te dolegliwości i to, co już jest jakby znane od wcześniej. Jakby ten trening jeszcze jest ostatni przed nami i przewiduję, że po prostu wszyscy zawodnicy, ja weźmę udział w treningu 22 plus bramkarze, będą brani pod uwagę do wyjazdu do Szczecina. Dzień dobry, trenerze. Marcin Szymczyk, Legionet. Ja chciałem tylko dopytać tak naprawdę, czy to fakt, że Karbownik, Gwilia, Wesowicz tak naprawdę wczoraj po raz pierwszy pojawili się na treningu, może mieć jakiś wpływ przy ustalaniu jedenastki, jeżeli jesteśmy już przy tej sytuacji zdrowotnej, czy możemy liczyć na to, że jeszcze w meczu o stawkę zobaczymy w tym roku zarówno Kafu, jak i Iwana Obradowicza? No jeżeli chodzi o tą trójkę, tak podkreśliłem, to jest na tyle utrudnienie, że dzisiaj jakby oni pierwszy raz mogą normalnie trenować, bo jakby wczorajszy trening dla nich musiał być tak samo jak dla Jędzy, bardziej regeneracyjny niż praca, więc o tyle utrudnienie, natomiast też liczę, że każdy z nich jest gotowy szybko po prostu przejść na tryb Legia i zacząć też, jeżeli taka będzie potrzeba, dawać drużynie jakość w meczu w Szczecinie. Także jeżeli chodzi o zawodników, którzy wracają po kontuzjach, nie będę deklarował na pewno w przypadku ani jednego, ani drugiego zawodnika, czy pojawią się na boisku. Na pewno liczę na to, że po prostu ich stan zdrowia na to pozwoli, ale to też jest tylko pierwszy krok do tego, żeby się na boisku znaleźć. Jeszcze jest też poszukanie czy powalczenie o swoje miejsce na boisku. Zbigniew Czyżintaria, panie trenerze, za nami pierwsza runda, rozpoczyna się druga. Jaki jest cel na tą drugą rundę? Czy będziecie może chcieli uciec rywalom już tak bezpiecznie przed playoffami? Znaczy, celem jest przygotowanie się do każdego następnego meczu jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie. Myślę, że to jest jedyna droga dla nas, przynajmniej, ponieważ to
o co mi walczymy, myślę, że nawet nie ma co powtarzać czy mówić. Każdy nawet tej podświadomości ma ten cel w głowie, więc pozostaje się skupić na tym najważniejszym w danym momencie spotkaniu i na tą chwilę i bezapelacyjnie jest to mecz z Pogonią Szczecin, w którym można zrobić 3 punkty i można zrobić wszystko, żeby te 3 punkty zrobić, więc tak do tego trzeba podejść, tak tą sytuację i tak szansę tą traktować, a tabela, wygląd tabeli nie wygląda też tylko od nas, bo Piast wygrywa, Pogoń też, inne zespoły też wygrywają swoje mecze, więc mamy wpływ na to tylko co my robimy i co my jesteśmy w stanie i ile jesteśmy w stanie dać w danym meczu. Przewija się takie nazwisko Tim Wörgor, Holender, w ewentualnym kontekście wzmocnienia Legii w zimie. Czy to rzeczywiście jest coś na rzeczy? Czy pan wie o tym piłkarzu i czy może dołączyć do Legii, czy nie? Kolejny raz muszę powiedzieć, pierwsze słyszę, że możliwe, że są jakieś działania, które jeszcze do mnie nie doszły, ale wątpię, bo jakby zbyt dobrze funkcjonuje ta współpraca na linii z naszym scoutingiem, więc dla mnie może to bardziej wyglądać, bo to nazwisko tak jak nie zapamiętałem, ale jako próba ugrania coś dla siebie w kontekście, czy wykorzystając trochę nazwy Legii. Dziękujemy. Dziękuję.